Będzie to podróż niezwykła, do miasta sprzed lat 60. Zdjęcia kręcone amatorską kamerą miały być rodzinną pamiątką państwa Matuszkiewiczów. Dziś stały się unikalnym dokumentem o mieście, które wciąż jest, a którego dla wielu już nie ma. Nasza po 50 latach przechadzka po Lwowie, na którą ja bym wyruszał z Łyczakowskiej 84A. Ja z Czerniewskiego 3. Ja z placu Wilsona 9. I z tego Wilsona 9 wyruszałeś chyba wraz z tatą? Bo co my właściwie oglądamy? No więc właśnie chciałbym tutaj wyjaśnić, że oglądamy filmy przedwojenne, nakręcane przez mojego ojca Tadeusza Matuszkiewicza. Mój ojciec był z wykształcenia prawnikiem, pracował w dyrekcji kolejowej we Lwowie, ale od młodości zajmował się, był zamiłowanym fotografikiem, uprawiał fotografię artystyczną, a właśnie w ostatnich latach przedwojennych, jak się pojawiła już kinematografia wąskotaśmowa amatorska, to zdołał nabyć taką kamerkę Kodaka, 8. I właśnie tutaj mamy wyniki tej działalności, także dużo jest pięknych dokumentów i historycznych, i rodzajowych, i pejzażowych, lwowskich. Nie same widoki były ciekawe dla mojego ojca, natomiast pewne wydarzenia historyczne, które starał się zanotować, i właściwie z tego powstał ciąg takich dokumentalnych sekwencji filmowych, które dzisiaj właściwie są absolutnie białym krukiem, bo pokazują pewne historyczne wydarzenia, których przez wiele lat nie można było właściwie pokazywać ze względu na historię Lwowa i na to, że ten Lwów został dla nas utracony, a dzisiaj możemy sobie pozwolić na to, żeby te materiały opublikować. Ja się chyba nawet pomyliłem, bo to jest przechadzka nie po 50 latach, jak się tak dobrze zastanowić, to jest przechadzka po 60 latach, proszę pana. Tak? No właśnie tak. No to jest 37-38 rok, oczywiście. Jedna cecha, która te pejzaże miasta różni od naszych czasów, poza stu innymi sprawami, to są te stroje ludzi. Wszyscy mężczyźni godni tego imienia mieli kapelusze. No, wybierz podróż. No, chyba trzeba, ale czy mamy przewodniki inne niż własna pamięć? Doroczne otwarcie sezonu kolarskiego gromadziło na trasie przyjazdu tysiące lwowiaków, by podziwiać kolarzy pogoni, czarnych, klubów, które były kolebkami polskiego sportu. Ale nie tylko, bo to była przy okazji parada protoplastów dzisiejszego roweru. Te bicykle, velocypedy, tandemy. Oglądamy właśnie przejazd ulicą Zebrykiewicza i Akademicką. To jest chyba, co to będzie, Andrzeju? To jest Świteś. Jedyne naturalne właściwie kąpielisko, które ostało się do lat tuż przedwojennych, dlatego że miasto wykonało gigantyczną robotę inwestycyjną, budując trzy zupełnie nowoczesne kąpieliska czy zespoły basenów. Żelazna woda, kleparów, zamarstynów, kryta pływalnia, więc cztery. I to było jakimś źródłem, taką inspiracją pływacką, sportową dla Lwowa. Byłeś tam wtedy, Dudek, jak ojciec okręcił ten Grodek Jagielloński?
Tak, 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 oczywiście. Poza tym ja przecież tam też własnoręcznie parę ujęć zrobiłem. Tam jest ciekawe, na tych zdjęciach, na tych zalewach, na tych naszym pojezierzu lwowskim, to są te łodzie żaglowe, które są tak. Jeszcze dość staroświeckiego typu, tam to wszystko prawie jest gaflowe, tak. Ale to były początki. To jest Jaremcze, Dolina Prutu, a okazją ku temu była podróż wakacyjna mojej rodziny. Ale ważne jest to, że to ten prut, wzdłuż prutu, jak perełki były nadziane na tę rzekę, na szosę, na kolej, która przez kilka tuneli tam się przyciskała, małe uzdrowiska, z których Jaremcze było największe. Jaremcze Wodospad, Kamień do Bosza. I to było bardzo ulubione miejsce wypoczynku letniego. Kiedyśmy oglądali tutaj te mosty rozpięte nad prutem, te wysokogórskie, warto wspomnieć, że te mosty wszystkie po wojnie uległy zniszczeniu, wysadzone. I odbudowywał je po wojnie profesor Lwowskiej Politechniki Kuryło, który do ostatnich chwil swojego życia, miał wtedy 92 lata, jeszcze 92 lata wykładał już na sowieckiej politechnice, ale pozostał w Lwowie. Ten kamienny łuk wielkiego mostu kolejowego nad prutem w Jaremczu, to był most, który był w końcu XIX wieku jednym z cudów świata. Cud konstrukcji technicznej mostu zrobionego z kamieni, nie z betonu, nie ze stali. Właśnie widzimy obchody uroczystości państwowych z okazji 20-lecia niepodległości Polski w 1938 roku. I wszystkie delegacje udają się na cmentarz Łyczakowski i oczywiście na część cmentarza, na cmentarz obrońców Lwowa. To robi wrażenie, jak gdyby Polska międzywojenna składała się wyłącznie z świąt uroczystych. Przemarsze, składania wieńców i defilat. Tak. Ale to jest cecha pamiętnikarstwa, to jest cecha dokumentów, które się gromadziło. O wiele trudniej jest dzień powszedni sfilmować niż coś takiego. Ale właśnie ja chcę powiedzieć, że im dłużej oglądamy te filmy, tym bardziej one przestają być prywatną pamiątką Dudusia Matuszkiewicza, a nabierają zupełnie innego wymiaru, znacznie wyższego i znacznie ważniejszego. One są doprawdy pewnym zapisem historii, zupełnie w tej chwili niedostępnym przynajmniej dwóm ostatnim pokoleniom. One nic o tym wszystkim nie wiedzą, już pomijam, że nie wiedzą o Lwowie. Gdybyśmy się mogli na chwileczkę zatrzymać na tym, tu właśnie, gdzie oni są na cmentarzu. Przecież tam widzimy wśród tych notabli, w tych wspaniałych cylindrach ludzi, z których przynajmniej trzy postacie mają wymiar historyczny. General Langner, to jest ten, który zdecydował, żeby Lwów poddać bolszewikom, a nie Niemcom. To jest ostatni prezydent miasta Lwowa, Ostrowski, który, nawiasem mówiąc, potem był prezydentem naszym na emigracji, na wychodźstwie. Jest wreszcie ostatni wojewoda Alfred Biłek. Niebywała postać, niebywała. W największym skrócie, on, kiedy już Niemcy podchodzili pod Lwów, wygłosił słynne przemówienie radiowe, odwrotnie do tego, którego tutaj w Warszawie mówił Miastowski, żeby opuszczać Warszawę. Przeciwnie, on mówił, zostańcie we Lwowie, będę z wami do końca. Los zdarzył, że następnego dnia we Lwowie zatrzymał się ówczesny premier Sławoj Składkowski, powiedział, panie wojewodo, dokud? On nie mógł tego słowa dotrzymać. Znalazł się w Kutach, a potem w Kutach, w granicznym miasteczku, przeszedł do Munkacza, gdzie był polski konsulat
I tam w hotelu, ja mówię rzeczy, które, bo myśmy to nagrywali do filmu, kiedy jego dzieci, dziś mieszkające w Brazylii, przyjechały i mi to wszystko opowiadały, myśmy szukali. W tym hotelu w Munkaczu siadł i napisał rzecz, która jest przechowywana w Muzeum Sikorskiego w Londynie. Do obywateli miasta Lwowa. Ponieważ nie dotrzymałem danego wam słowa. Niniejszym. Pieniądze, które mam, a nie wypłaciłem urzędnikom województwa, proszę przekazać w ilości takiej tyle i tyle tysięcy dolarów, tyle tysięcy franków, tyle tego szoferowi mojemu, który ma przekazać je wojewodzie wołyńskiemu. 5 dolarów zostawiam na napiwek w hotelu. 10 dolarów zostawiam na nekrolog. Po napisaniu tego listu strzelił sobie w głowę. Ostatni taki wojewoda, który był wierny nie tylko miastu, ale pojęciu tak już dziś kompletnie nieznanemu, jak honor. Trzy postacie. No i jedźmy dalej. Cmentarz obrońców Lwowa w 1974 roku przez Sowietów w sposób niespotykany w barbarzyński został zniszczony. Wjechały czołgi, wjechały traktory, strzelali nawet do pomników z pepesz. Mało z tym, zaczęli budować specjalnie na pochylance jakąś budowlę, żeby ziemię i gruzem przykryć te wszystkie groby. Dopiero w końcówce lat 80. już za Gorbaczowa pozwolono polskiemu przedsiębiorstwu Energopol zacząć odbudowywać. A przecież jest to też niebywale ważna data w historii Polski. To jest wojna polsko-ukraińska. To jest walka o Lwów. 1 listopada 1918 roku. Leżą tam dzieci, leżą tam studenci, leżą tam młodzież, którzy tego Lwowa bronili. Konflikt polsko-ukraiński był tragedią. Był jedną z największych tragedii w dziejach dwóch narodów. Pociąg wjeżdża na stację w Zadwórzu. Wioska, bo się mieścinka mała. Niedaleko od Lwowa. 33 km dokładnie w drodze na Busk, która się utrwaliła niebywale w historii Polski. Nazywana bitwa, która się tam rozegrała w 1920 roku, uzyskała w legendzie miano polskich Termopili. Tak, tu trzeba dodać jedną rzecz, bardzo ważną. Na północy ofensywa sowiecka napotkała w końcu na linię zwartą, już skonsolidowaną linię polskiego frontu. Miejscami słabą, ale miejscami bardzo wzmocnioną. Jak wiadomo, zakończyło się to atakiem z Nadwieprza i zwycięstwem. Na południu była taka sytuacja, było wojska niedużo i była wielka luka między paroma formacjami, która w czasie wojny się zdarza. Akuratnie tam zjawiła się kilkunastotysięczna, mi się zdaje, armia konna Budionnego. Groźna, to były... I jeszcze dodajmy, że Stalin był tam komisarzem politycznym, jak u niego był. To może, tak. Może to wpłynęło... Nie pomogło mu, ale rzecz polegała na tym, to były taczanki, to były karabiny maszynowe na koniach. To była jak gdyby formacja wyprzedzająca formacje pancerne II wojny światowej. Otóż była luka między polskimi oddziałami. Gdyby ten typ formacji, która się porusza z jaką szybkością? 15-20 km na godzinę, czyli 50 km dziennie mówiąc. Gdybyś tam wdarli, Polska już nie miała wielkich rezerw, zdaje się, w głębi w Małopolsce. Mało z tym, ja tutaj mam opracowanie, bo profesor Stanisław Nicieja, który pisał o Zadwórzu, w pewnym momencie przytacza zdanie historyka, że pod Warszawą walczymy o byt i niepodległość. Pod Lwowem toczy się bój o granice państwa, o przynależność wschodniej Małopolski. Do Polski. Moim zdaniem również tu ja bym się z Niciejem nie zgodził. To również walka o Europę. Oni mogli tam przedrzeć się na tyły polskiej armii.
I bym powiedział jeszcze jedną rzecz. No, Termopile to dlatego, że wszyscy właściwie, prawie wszyscy zginęli w straszliwej walce z ogromnymi, przy czym przeciwnik poniósł ogromne straty. Więc 318 młodych ludzi poległo. Ten kurhan, któryśmy tam oglądali, jest kurhanem wzniesionym na ich cześć. A oni pochowani są oczywiście na cmentarzu w Rzęsurwowie. Polskie Termopile, Zadwórze. Tam zginął między innymi trzeci już syn pani Zarugiewiczowej, tej matki, której trzej synowie polegli, oddając życie za Polskę. Ta sama pani Zarugiewiczowa później losowała wśród tych trzech trumien, których zwłoki przywieziono do Warszawy i do dziś spoczywają w Warszawie na placu Piłsudskiego jako grób nieznanego żołnierza. Tak właśnie corocznie defilowali przed kurhanem bohaterów poległych w Zadwórzu ci wszyscy, co byli już kontynuatorami ich walki. Ten barwny korowód to drużyny, sokole, skauci, bractwo kurkowe, strzelcy, no i oczywiście ulani, najbardziej ukochane wojsko Lwowa, 14 pułk ulanów jazłowieckich. Teraz oglądamy zdjęcia z Żółkwi. Nie bardzo sobie kojarzę, jaka to była okazja do wyjazdu mojego ojca do Żółkwi, ale być może, że odczytamy to z sekwencji filmowej, co się tu wydarzy. Niezależnie od tego, jaka to była okazja, teraz jest okazja, żeby wspomnieć o tej Żółkwi, bo to jest jeden z przepięknych miasteczek z pięknym renesansowym ryneczkiem, ale z kilkoma świątyniami, z której wyróżnia się przede wszystkim Fara Lwowska, dziś czynna, w której pochowany jest Stanisław Żółkiewski, hetman, wspomnijmy, jedyny polski hetman, który zdobył Moskwę. Ale w tej Żółkwi, żeby jeszcze powrócić do tej Fary, bo to przepiękny kościół, były tam cztery ogromne obrazy Altamontiego, przedstawiające bitwę Odsież Wiednia, bitwę pod Kluszynem, bitwę pod Chociwem, bitwę pod Parkanami. Wszystkie te cztery obrazy znalazły się w tej chwili w Olesku, w pałacu w siedzibie Sobieskiego, ale ocalało na szczęście, ale dzięki temu ta Fara, ten kościół w Żółkwi pozbawiony jest tych czterech obrazów. Takie cztery ogromne płaszczyzny nagie są w tej chwili tam. W tym kościele jest płyta, przez którą, po podniesieniu której schodzi się do podziemia, gdzie znajdują się właśnie groby i Stanisława Żółkiewskiego, i Jakuba Sobieskiego, żony Żółkiewskiego. Żółkiewski tam został pochowany, kiedy go pod Cycorą przedzierowionego setkami, dziesiątkami strzał przywieziono. I ta płyta jest zniszczona, ponieważ sowieccy żołnierze w tym kościele tam sobie piekli kiełbaski. Ale teraz dzięki staraniom polskich architektów zostaje ten kościół do dawnej świetności pomału przywracany. Przenosimy się teraz do Zaleszczyk, nad granicę rumuńską, gdzie panował taki klimat, że przed wojną można było hodować winogrona i właśnie widzimy tutaj uroczystość winobrania w Zaleszczykach.
Zaleszczyki utworzyły się w dzisiejszej pamięci właściwie wyłącznie z tego mostu, przez który uciekali w 1939 roku nasz rząd i Polacy. To jest Dniestr, ale te Zaleszczyki właśnie, jak wspomniałeś, słynęły z tego, że dzięki temu klimatowi, którym pozwalał rosnąć i winogronom, sady morelowe, Zaleszczyki z trzech stron pród. Dniestr raczej tak opływał go z trzech stron, że on wytworzył jak gdyby wyspę. Plaże całe były tam. Warto zauważyć w tym korowodzie, który jest przecież częściowo reżyserowany, jest to święto, ale w tym korowodzie widać pewne elementy, które nie są czynnikiem, nie są elementem sztucznym, wyreżyserowanym. Proszę zauważyć stroje ludzi. To są stroje ukraińskie. Na początku jest była gromada dzieci polskich, pewnie z chorągiewkami, proporczykami polskimi, a to są, tu sporo jest u osób ukraińsko ubranych, koszule wyszywane, kapelusze słomkowe, typowe dla Podola, może i dla części Pokucia. Tu widać, że nie jest to czysto wyreżyserowane, że istniała jakaś wspólnota ludzka, która potem, jak mówi smutna pieśń polska, przeminęła z dymem pożarów i z kurzem krwi bratniej. Jak się na to patrzy, właściwie ogarnia człowieka trochę melancholia i jakaś szczypta optymizmu. Wracam do tego, co mówiłeś, że ten korowód jest tak szalenie barwny. To jest właściwie taki bukiet spleciony z wszystkich naraz kultur, obyczajów tych wszystkich narodowości, które tam zamieszkiwały. Tutaj, z tego winobrania, widzimy przy mikrofonie, jako sprawozdawcę, widzimy Kazimierza Wajdę, słynnego, legendarnego Szczepka z Wesołej Lwowskiej Fali. Ja miałem to szczęście jakiś czas na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, w Polskim Radiu, pracować jeszcze z tym Szczepkiem. Potem zmarł niestety, pochowany jest w Krakowie, ale zanim wrócił, bo Tońko za nas stałe został w Londynie, potem dopiero wrócił do Polski. Szczepko wrócił wcześniej. I zanim wrócił jeszcze, Marian Hemar napisał dla niego piosenkę. Mamy zachowaną tą piosenkę, śpiewaną przez Kazimierza Wajdę. Nie wiem jak i nie wiem kiedy, nie wiem jaka to sprawi moc, ale wiem, że ja we Lwowi bedy, coś mnie mówi w każdą noc. Nie wiem kiedy, nie wiem którędy będzie droga do Lwowa szła, ale wiem, że ja tam jeszcze siędy w stryjskim parku któregoś dnia. Bo mnie mówi coś, mówi Juśku, ino trzymaj się i pomaluśku. I już nic więcej nie powie, tylko cicho, tak blisko, tak brzmi. I już wiem, że ja będę w Lwowi, bo jak mówi tak, to chyba...